Nie! Dlaczego? Dlaczego? Było tak blisko. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kawiorek i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z... bycia lekarzem, że tak powiem. Był poprzedni odcineczek, tak naprawdę, gdzie wymieniałem facetowi serce. Można go obejrzeć sobie tutaj, w tym miejscu. Poproszę was o to samo. O zostawienie łapki w górę, o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, no i zabieramy się za grę tak naprawdę. I piszcie komentarze, bo o tym zapomniałem poprzednio. Dobrze. Mój kolejny pacjent nazywa się Adam. Adam powiedział, że z chujami nie gada, także nie będzie ze mną rozmawiał. Także tak, przeszedł nerki. Wydaje mi się, że tego odcinka ruszać nie będziemy. Ponieważ... kurwa, gdzie są nerki? To jest pierwsze... pierwsze bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Gdzie są nerki? Może sobie zanotuję. Słuchajcie. Mamy tu jakiś ołówek? Mamy. Także tak, dzisiaj zaczniemy mu od wycinania bebechów, czyli tego, że tej rzeczy, to tego się trzeba będzie pozbyć, krzyżyk. Pod spodem będą nereczki, gdzieś tam. Nerki chyba wyglądają jak takie fasolki, co? Takie o. Fuck. Ale ze mnie nie zdała. Poczekaj, pacjencie, spokojnie, poradzimy sobie z wszystkim. To dwie nerki będziesz miał przy... nie wiem. Pewnie dwie. Dobra, plan jest taki, żebyś nie umarł. Ja przy okazji też. Także... o! Co to? Mamy tabletki. Ups. Przepraszam, przepraszam. Trochę nie chciałem. Nie mamy tabletek. Wszystko zażarłeś, pajacu. O fuck! On traci krew? No spokojnie, spokojnie, o. Połóż się wygodnie. Tracisz krew jak cię dotykam? Daj spokój. Ups. Już. Tu jest mój mikrofon, muszę go poprawić. O, dobra. Pierwsze co chciałem dzisiaj zrobić, to zmienić sobie stacyjkę radiową. Drugie podejście. Słuchaj, ziomek. Spokojnie. Nie ruszaj się. Zaraz wujek cię pospała. Chirurgiczna precyzja. By Piotr. Zastanawiam się, czy jest w ogóle taka potrzeba usuwania ci tych rzeczy. Ale słuchaj, musimy się dostać do tych nerek. Nerki są na plecach, nie? Czekajcie. Damy mu trochę uspokojenia. Spokojnie. To jest bardzo ważna rzecz, ja sobie ją tutaj odłożę. To jest tak. Teraz proszę pana. Musimy ci wyciąć te jelita. Czego by tu zacząć? Tutaj. Fuck! To nie działa. To nie działa. Ta żaga musi być do tego. Ja cię jeszcze uratuję. O! 39 ml krwi zostało nam. Spokojnie. Spokojnie. Everything is fine.
God damn it. A szło tak dobrze. Jakby to tu ugryźć? Dobra, na pewno musimy się pozbyć tych żeber. To jest 100% pewne. Kocham mój mikrofon, że go tylko chwilę dotykam. Wiecie co? Jest całkowicie... Jestem oderwany od rzeczywistości. Jakby ktoś teraz przyszedł mi do domu, w którym obecnie jestem sam. Jak ktoś by mnie napadł, to chuj, to bym nawet nie wiedział, nie? A psa! Muszą być cięcia w dobrym miejscu, suche. Tam już się coś odczepiło. Tu też. Jeszcze gdzieś tam. O! Dobra. Dobra. Strzykaweczka. Nie ta. This one. Spokojnie, stary. Panujemy nad sytuacją. O! Jelita! Tak mi się wydaje. Szkoda, że nie ma nóg. Zobacz! Powąchaj! Twoja kolacja! Wczorajsza. Czy jestem w stanie usunąć ci to bez szwanku? Jasne, tylko że tę część jedną tutaj trzeba odciąć. Ups! Spokojnie. Su! Ja to jestem zajebisty jednak! Ile tych nerek potrzebujesz? Mów, stary. Dobra. Fuck. Tu będzie jednak potrzebny coś cieńszego. Jakiś skalpel. Spokojnie. To jest całkiem przydatne narzędzie. Zostawimy sobie to. Może nożyczki. Chirurgiczna precyzja. Jest! Oh fuck! He's dying! Nie! Dlaczego? Było tak blisko. Nie! Może i wcześniej nam się nie udało. Ale tym razem wyciesz stąd strup jak ryba. Jakie skupienie! Pacjent traci krew. Czyli życie nasze. Cyk. Uspokój się. Damy sobie radę ze wszystkim. Nie musisz się niczym martwić. O kurwa. Dobra. Sytuacja opanowana. O, dobra. Nie ma krwi, nikt nie widział. Nie ma śladów zbrodni, nie ma zbrodni, jak to się mówi, nie? Także o, po raz kolejny nasze super narzędzie. Muszę sobie przyłożyć do innej ręki. I lecimy, słuchaj. Spokojnie, Bob. Oh, god damn it. Oh, fuck. Spokojnie jak na wojnie. Odłożymy na swoją piątkę. Ups!
pilnujemy twojego życia. Bez obaw. Powinienem mieć asystentkę. Jakąś seksowną. Dobra. Wszystko git. Ach. Świetnie. Ach, doskonale nam idzie. Bez obaw, bez obaw. Ah, fuck. Tracisz krew, stary. Uch, ale żeś mnie przestraszył. Już myślałem, że po tobie, słuchaj. Dobra. Gdzie to jeszcze trzyma ci tu? Słuchaj. Tutaj mamy winowajcę. Proszę cię. Doktor Lubicz musi się nauczyć ty. Czy ten flaczek jest ci potrzebny? Wydaje mi się, że nie. Ups. Dobra. Potrzebuję tego narzędzia jeszcze. Dawaj to tu. Złap to jakoś tak logicznie. O, goddammit. Będę miał po tobie choroby teraz i mi będą nerki przeszczepiały. Dobra. Także zajrzyjmy do środka. O! Spokojnie, spokojnie. Gdzie jest moja druga ręka? What the fuck? O, jest. Poza zasięgiem gry, ja ci dam ty kurwa. Skalpel. I to gówno trzeba uciąć przy samej dupie. Spokojnie. Spokojnie. Fajnie. Stary, jedna czy dwie? Uf, ile potrzebujesz? Mamy tu tego pod dostatkiem. Widzisz, jakie czarne? To jest wszystko alkoholu. Fuck! Wyłączyłem monitor. Dobra. Nie. Potrzebuję to ustrojstwo. Mój mikrofon mi przeszkadza, goddammit. Ups. Upsi. Raz. I dwa. Woo! Tak się ratuje ludzkie życie. Dziękuję za obejrzenie mojego drugiego odcinka Surgeon Simulator VR. Tak wiem, mój angielski jest profesjonalny, dziękuję. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza pod spodem pod filmem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych live'ach i kolejnych odcinkach z różnych innych gier. I jeszcze możliwe, że tej. Do zobaczenia!